Popa! A więc są obce. Klubie sportowym z Polkowic. Janusz gol 1-1. Pewnie, świetnie rozpoczynają drugą uderzenie. Połowę gracze Wisły Płock. A jeszcze w dodatku zmylony bramkarz, także nie było szans na powstrzymanie. Ruszku, który to wszystko zamyka, podszedł Filip Burkhardt do rozegrania tej akcji. Filip Burkhardt miękko w pole karnej, to może zaskoczyć. Aj, jaka była szansa. Gol 2-1 dla Wisły Płock, a jednak nie jest, jest bramka, tak, 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 jest tak. Bramka. No Kostrzewa już mały głos w ostatnim ułamku sekundy uratował Forenc przed. Ale okazji do kontry pewnie też nie będzie brakowało. Tak jak teraz, kapitalne dogranie 3-1. Mieścił Łukasz Kaczyński. No i czy to już jest po meczu? To Zagłębie tutaj miało dążyć do wyrównania. Tymczasem kapitalna piłka do Kaczyńskiego. Świetne przyjęcie, no i mamy, myślę, że niespodziankę na stadionie w Lubinie.
minuty spotkania. 2 minuty doliczony jest czas do regulaminowych 45 minut. Rywala Ilijew. Teraz bardzo dobre zachowanie Janus Ilijewa. Z dystansu. Janus! Ależ gol! Krzysztof Janus! No piękna bramka Krzysztofa Janusa. No ale tutaj trzeba pochwalić przede wszystkim Ilijewa, bo to od niego się wszystko zaczęło. Będąc tyłem do bramki, idealne przyjęcie z obrotem, zagranie do Janusa, a Janus tylko musiał to bardzo dobrze i celnie uderzyć i no, tak się stało. Tylko w cudzysłowie, no bo tylko, to też tak, zasługa ale... duża. Ale jak zobaczymy to... Spisze się prawy obrońca Wisły, rzut wolny, dobra odległość. Stefańczyk, no bardzo piękne uderzenie. Ależ piękne uderzenie Stefańczyk. 0-1, natomiast gdzieś jakiś... Kapol. Tak, ale to chyba reakcja trenera, bo było widać, że w poprzedniej akcji... Nie, jednak jest poprawa, dostajemy sygnał, Jamrus opuści boisko. Tymczasem szansa, Lebedyński, gol! Ależ odpowiedź Wisły, no i... Zmiana za chwilę będzie w Stomilu, ale już w bardzo trudnej sytuacji. Jakbyśmy wywołali, tak? Że... Pasował, a teraz błąd, może być szansa na 3-0 i będzie po meczu, jest po meczu! Do asysty sprzed kilku minut dokłada teraz gola Fabian Hiszpański, no i fatalne, teraz już fatalne, chyba nic nie uratuje Stomilu. Fatalne minuty stopera z Ukrainy. Tak widać, chyba jeszcze przeżywał poprzednią sytuację, gdzie w prosty sposób dał się ograć. Teraz prosty szkolny błąd. Popatrzmy jeszcze raz. Praktycznie niegroźna sytuacja. A, fatalnie to zrobił Berezowski. No, Lebedyński teraz jakby trochę się zrewanżował Hiszpańskiemu, bo to tak. Jego tutaj... w Kołobrzegu. Wykupiła go Wisła Płock z Lechii Gdańsk. Najpierw był wypożyczony, zdecydowali się na transfer definitywny. 20 lat, mówiliśmy o tych młodych w Zagłębiu Lubin, a tu młodzież też szczerza dla Wisły Płock. No i brawo, brawo. Może teraz wskoczą na właściwe tory już gracze trenera Kaczmarka. No i słyszymy, jest ta współpraca z kibicami. Chcieli